ale uważam, że powinniśmy. Po pierwsze demografia. To jest stary wykres z 2004 roku z jednego opracowania, który pokazuje ten słynny grzybek demograficzny w Polsce. Oseski, seniorzy, czyli od roku do 90, mężczyźni, kohorta wiekowa tysiąca, w setkach tysięcy, kobiety. Tak? Wyż powojenny demograficzny i za nim idący wyż, tak zwana zemsta Jaruzelskiego. Czyli pokolenie poczęte w roku stanu wojennego. Zemsta dlatego, że ono ma szansę na bezrobocie. Czyli pokolenie 20 paru lat. W roku 2004 to pokolenie 18-latków wchodziło na uczelnię. Wskaźnik skolaryzacji brutto w Polsce przekracza 50%, a do 35% mnóstwo ludzi idzie na studia. Niekoniecznie się uczą rzeczy, które są potrzebne na rynku pracy, a ludzie idą na studia. Minęło 6 lat, ten wyż demograficzny 40 paru latków stał się wyżem 50 paru latków. A w tej chwili właśnie 20-parolatkowie schodzą z uczelni na rynek pracy. Czy to wy, czy wasi starsi koledzy o parę lat wchodzą na rynek pracy, ich jest bardzo wielu. Niech nie liczą na dobre pensje, bo jak jest za dużo pracowników, to pensje muszą być niskie. Rynek pracodawcy. Tak, natomiast jeżeli minie kolejne 10 lat, to to pokolenie wyżu, ono przejdzie w swoją czarną kreskę. Czarna kreska to jest efektywny wiek emerytalny w Polsce, który wynosi 59 lat, najniższy w Europie. Bardzo wcześnie źle będziemy na rynku. Czyli za gdzieś w 2020 mniej więcej na rynku zostanie to pokolenie, paszło. Pokolenie i pozostałe pokolenia bardzo mało liczne. A tych wszystkich tutaj trzeba będzie utrzymywać, to renciści, emeryci, właśnie świadczenia darmowe różne, będzie potężne uderzenie finansów publicznych. Czyli jeszcze 10 lat obawy, że demograficzne są na rynku pracy, za 10 lat ten starszy wyż. Jeżeli nie będzie reform, jeżeli czarna kreska nie podskoczy o parę lat, a politycy mówią, że nie potrzeba, to ten cały wyż zejdzie z rynku pracy i wówczas będziemy w pewnym czasie w tej sytuacji, że będziemy bardzo starzy, będzie nas 32 miliona, teraz 33 miliona prognozy rusowskiej, czy będziemy małym krajem starych ludzi. Czyli pierwszy argument, jeżeli przez 10 lat, kiedy oba wyże są na rynku pracy, nie dogonimy pod danym poziomu życia Europy Zachodniej, potem będzie bardzo trudno, bo ten wyż demograficzny starszy stanie się, nie, zejdzie z rynku pracy, będzie pokolenie świadczeniobiorców. Jak to się przekłada na wzrost gospodarczy? To co tam nie widać nawet, ale to są prognozy Komitetu Polityki Gospodarczej Unii Europejskiej, czy Komisja Europejska, przedstawiciele rządów 27 krajów. Z Polski 4 osoby wybrały udział, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, 2 osoby ze SGH. To są różne modele, które służą do prognozowania długookresowego, mniejsza o jakość, bo wiadomo, że ciężko się prognozuje, ale trzeba zobaczyć. No, do roku 2020 te modele szacują, że Polska, bo to jest tutaj, ma potencjalne tempo wzrostu około 4%, jedno z wyższych w Europie. Po roku 2020, po uderzeniu demograficznym, bez innych powodów, a demografia jest główna, potencjalne tempo wzrostu spada do około 1,5%. To jest mniej niż do Francji. Po 2020 roku przestajemy gonić Francję, Francja nam ucieka. W 2040 roku potencjalne tempo wzrostu w Polsce wynosi 0,3%, głównie z powodów demograficznych, że demografia się nie zmieni. To jest najniższe tempo wzrostu w Europie. Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w Europie, w Unii Europejskiej. Może razem z Niemcami, ale my troszkę szybciej. No dobrze, to skoro tak się będziemy starzeć szybko, to rozsadzić nam finanse publiczne, można powiedzieć. I tutaj jest niespodzianka. Tak, o tym też nikt w Polsce nie mówił, a warto powiedzieć, bo to też Was dotyczy. To jest szacunek Komisji Europejskiej, jest taki raport Commission of Tendency Sustainability, który pokazuje, jaki jest wpływ starzenia się społeczeństwa na finanse publiczne. To pokazuje, jaki będzie deficyt budżetowy w 2060 roku z tytułu starzenia się społeczeństwa. W jednym roku. W 2001-2009, każdy rok teraz sam. Musimy zobaczyć, w przypadku Grecji, przed reformami, na które wymusił Fundusz Walutowy i kryzys, deficyt budżetowy w każdym roku za 50 lat wzrastał 16% PKB. Czyli mieli 13, z tytułu starzenia się społeczeństwa jeszcze 16, to jest 29. To jest co Irlandia w wyniku ratowania banków jednorazowo, a tam będzie co roku. Oczywiście Grecja zrobiła reformy, obniżyła te uderzenie, ale zobaczyć, wśród tych wszystkich krajów jest to jeden, gdzie koszty starzenia się społeczeństwa maleją w czasie. Polska. Powiedziałem zaraz, Rybiński zwariował, tak? Kraj, który się najszybciej starzeje w Europie, jednocześnie z szacunków wynika, że ma ujemną relację z kosztów pokolenia seniorów do PKB, że ona spada. Uzyskujemy to dzięki temu, że w Polsce emerytury spadają szybciej niż my się starzejemy.
że w Polsce, bo to jest ważne dla Was, w Polsce emerytury spadają szybciej niż się starzeje. Czyli głównym osiągnięciem reformy emerytalnej roku 1999 było to, że każdy dostanie taką emeryturę, ile sobie odłoży w dwóch filarach, pierwszym i drugim, oba są kapitałowe. Nie mamy tutaj jeszcze głowy. Przynajmniej tak mówią, oba są kapitałowe, inaczej liczone. A ponieważ odkładamy mało, pracujemy krótko, bo w 59 roku życia średnio odchodzimy na emeryturę, a żyjemy coraz dłużej, emerytury są bardzo niskie. Przykład? Dzisiaj stopa zastąpienia w Polsce, czyli emerytura podzielona przez ostatnią pensję wynosi 56%, piąta najwyższa w Europie, a za 20-30 lat to będzie około 30%. W stosunku do ostatniego wynagrodzenia przeciętna emerytura to będzie połowę tego, co dzisiaj, a dla kobiet jeszcze mniej. Kobiety w Polsce są dyskryminowane. Każe im się odchodzić na emeryturę wcześniej, to sobie to mają, mają niskie emerytury. I wyobraźcie sobie Państwo, tak? Emerytura niższa o połowę niż teraz. Oczywiście, jeżeli my dogonimy przez te 10 lat, o których mówię Niemcy, to połowę z takiej wysokiej pensji to ciągle jest ok. Ale jeżeli my nie dogonimy na poziomu rozwoju przeciętnej Unii Europejskiej, już nie mówię o Niemczech, to połowa z bardzo niskiej pensji to jest głodowa emerytura. A jeżeli jeszcze minister Feder z ministrem Rostowskim rozwalą system emerytalny i ZUS przeżre pieniądze, które są w OFE teraz, o tym się mówi, to emerytura będzie jeszcze niższa. Stopa zastąpienia wtedy wyniesie 25%. Ja robiłem ekspertyzę na ten temat, robiliśmy wyliczenie. Także wasze emerytury będą absolutnie głodowe. No? Chyba, że dokonamy skoku cywilizacyjnego w ciągu 10 lat, wtedy być może nie. No bo wyjedziecie do Niemiec pracować, czy do Anglii, wtedy będziecie sobie tam odkładać na emeryturę. Czego bym temu krajowi nie życzył. No i oczywiście powoduje wzrost długu publicznego średnio w Unii do 500% PKB. To jest oczywiście niemożliwe. Żaden kraj nie wytrzyma poziomu długu do PKB 500%. Japonia z pewnych względów 250% wytrzymuje, bo to jest taki, no, nie będę o tym mówić tutaj, ale to tylko oznacza, że w którymś momencie między teraz a rokiem 2050-60 ten proces musi się zatrzymać. Musimy zatrzymać albo na drodze reform, albo na drodze bankructwa, albo na drodze dramatycznego podwyższenia podatków, to jest uderzenie w wasze pokolenie, albo na drodze wysokiej inflacji, która obniży realny poziom długu, to jest uderzenie w pokolenie takie jak ja, moje czy pokolenie seniorów, osób, które mają oszczędności, bo inflacja zżera oszczędności. Nie wiem, którą metodę wybierzemy w Europie, ale jedna z tych czterech metod musi się przydarzyć. Reformy, poważne reformy, na razie poważnych reform nie ma, Wielka Brytania trochę zaczęła, ale to są ciągle nie ta skala reform. Reformy, wzrost podatków, duża inflacja albo bankructwo. Nie ma innej drogi. Jedno z tych czterech rzeczy doświadczymy. Każde z nich generuje fale uderzeniowe w Europie i w globalnej gospodarce. Każdy. Drugi blok to są fundusze unijne. Dlaczego ten argument jest za tym, że mamy tylko dekadę? No to tuż przelecę szybko, bo to jest trywialne. Polska staje się potęgą stadionową. Tak? Będziemy krajem, który buduje piękne stadiony i nie wyjdzie z grupy, bo na to się zanosi. Tak? No ale tu wydamy miliardy euro, nie było 100 milionów, żeby zbudować taki dream team, który by wygrał te mistrzostwa. No dobrze, ale to już nie temat na dzisiaj. W każdym razie jest analiza Inwestbanku i Uniwersytetu Łódzkiego, która pokazuje, że to przyspieszy wzrost gospodarczy przed i spowolni po. Taka kumulacja funduszy unijnych wydawane na stadiony. I zobaczą, to się pewno też wydział kończyłem, kiedyś pracowałem, pewno się tutaj ciągle mocno uczy Keynesa. Natomiast Polska realizuje bardzo piękną pieszczowską politykę. To jest tabelka z wieloletniego planu finansowego państwa. Keynes rekomendował, żeby inwestycje publiczne zwiększać. Tutaj jest uderzenie funduszy. Zobaczcie, w 2011 roku Polska z budżetu, tego mini budżetu funduszy unijnych wydała 84 miliardy złotych. Czyli potężne keynesowska ekspansja fiskalna, która ma kumulację w roku 2011. To się przypadkowo pokrywa z wyborami, ale myślę, że to jest może przypadkowo, może nie przypadkowo. Czas pokaże. W każdym razie Polska staje się potęgą, wydaje środki unijne. Ja przestrzegam, minister Bieńkowska za to mnie nie lubi, bo się pokłóciliśmy w Superekspresie o to, ale ja przestrzegam, że Polska wydaje środki unijne tak, jak kraje, które odkryły gaz albo ropę. Czyli w każdym przypadku, jak odkryto gaz, ropę, to budowano piękną infrastrukturę i potem, jak się ta ropa kończyła, to okazało się, że są koszty utrzymania infrastruktury, a nie zbudowano sobie nogi, która by ciągnęła gospodarkę dalej. I Polska robi dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Przed tym przestrzegam.